Jesteśmy na granicy, tutaj w Görlitz, w Gorzelcu, przy samym moście granicznym. I niech mi Pani powie, jak wprowadzenie kontroli na granicznych może wpłynąć na życie tutaj mieszkańców pogranicza? No, będzie utrudnienie i to dość duże, no, bo się przechodzi do Görlitz po zakupy. A ludzie, którzy pracują? Proszę, no ci, co pracują, to już będzie naprawdę bardzo trudne, bardzo ciężko i kłopotliwe, nie? W chwili obecnej możemy sobie wychodzić, chociaż i tak patrole stoją niemieckie. A częste są? Są uciążliwe te patrole? Cały czas stoją. Tak? Cały czas stoją. Ale to są wyrywkowe kontrole? Proszę? To są kontrole wyrywkowe? Wyrywkowe. Nie za każdym razem, tylko... A jakby to była taka regularna kontrola? A no to... Mieliśmy taką próbkę tego w COVID-zie, no, tak? Nie, no z kolejkami. Tak, no to jest wtedy pewna uciążliwość, nie? Bo teraz to się przechodzi płynnie. Chyba że panowie, oni prawdopodobnie zatrzymują, jeżeli auto jest podejrzane dla nich. Nie? Bo widzę, że z lornetkami stoją i obserwują samochody po rejestracjach. Groźba przywrócenia kontroli granicznych przez Niemców. Pan w to wierzy? Nie, nie wierzę. A gdyby do tego doszło, nie daj Boże? No myślę, że nie dojdzie, dlatego że bardzo dużo pracowników dojeżdża do pracy w Görlitz, w okolic. Uh-huh. Są duże zakłady i po prostu gospodarka by stanęła. Podobna sytuacja była w momencie, kiedy był COVID. Granica była wstrzymana, także to było dla pracowników było pewne udogodnienie, ale bardzo dużo lekarzy tu pracowało i groziło po prostu zamknięciem szpitali, zamknięciem zakładów. Z tego, co słyszy się w telewizji w niemieckiej i tutaj w telewizjach polskich, no to słychać o tym. A już mieliśmy doświadczenia z pandemią, że było podobnie. No i nie jest to dobre dla wszystkich tutaj mieszkających w okolicy. To by zorganizowało Wam życie. Dużo ludzi pracuje, uczy się. Tak jest. Dużo ludzi właśnie dojeżdża do pracy tutaj przez granicę. Jest wiele par, które są, że tak powiem, związki z dwóch krain. Między innymi właśnie... Ja mam, jestem w takim przypadku. I też mnie to się w ogóle nie podoba, takie coś. Przecież tutaj nam dużo ludzi pracuje w Niemczech. Przychodzą przez ten, to by było naprawdę bardzo wielkie utrudnienie. Drażnią wszystkich. I po co to jest? Powinno tak pozostać, jak jest. Powinniśmy żyć po sąsiedzku w zgodzie. To jest winne tej sytuacji według Pana? A ja wiem, proszę Pana. Trudno powiedzieć. To Niemcy, nie, dla Niemców argumentem jest to, że jest to nielegalna imigracja. Tak, teraz kwestia tych wiz dołożyła swoje. To znaczy, wie Pan, trudno mi się na ten temat wypowiadać, bo to już jest polityka. Nie? Ja jak słucham jedną i drugą stronę, to każda ma swoje, że tak powiem, uzasadnienie. Kto mógł to rozwiązać? Myśli Pan, że jest jakiś sposób, żeby to rozwiązać? No od tego jest rząd. Nasz. Tak? Czyli politycy na górze muszą się dogadać, żeby ludzie na dole... Oczywiście. Mieli tak jak do tej pory. Od tego jest władza. Kto jest winny? Ja cały czas winię nasz rząd. Czyli zaniedbanie tutaj, tak? Proszę? Brak dialogu. Brak dialogu. Tak, brak. Dokładnie. Chyba po prostu zawsze się trzeba starać dogadać, a nie iść na udry, jak to się mówi popularnie. A kto mógł się dogadać i załatwić tą sprawę? No ja myślę, że takie... bez pochopnych decyzji, czyli na przykład nie wprowadzanie żadnego embarga albo próbowanie, ja nie wiem, jakichś roszczeń sobie wyciągania. Wyciągania super. Von der Leyen, ale tak, to... one po prostu no, nie zdają sobie sprawy, są nie sprawdzają się tutaj w naszej rzeczywistości, nie podejmują decyzji słusznych, tylko kierują się poprawnością polityczną.